śpiewasz taką dziecinną piosenkę, że... Ale ja ci mówię, że to jest choroba wieku starczego. Nie wiem o tym. Ja się nie wypieram. No nie wypierasz się. Jestem tego całkowicie nawet świadomy. No. Że mówisz sam do siebie i... A twoja żona ci jeszcze nie powiedziała, że jesteś na coś chory? Ona stale mi mówi. Mówi we mnie chorobę, wie? Dalej z tobą jest. Jeszcze nie zażądała rozwodu ani nic. Nie, tak powiem. Ale miała podobno już takie dni, że chciała odejść od ciebie. A, bo to roz. Co z tego? Mówiła, siedziałby koniec, to tak jak i z tobą. Z tymi robotami. Mówiła, że zamknie ze sobą drzwi i więcej jej już nie zobaczysz. A co chciała tym zyskać, to nadal nie wiesz. Co chciała, że zyskać i czy zyskała? Raczej nie zyskała. Nie zyskała, ale co chciała? Zastraszyć mnie, czy co? Może myślała, że taki strachliwy jesteś? To się pomyliła i to bał. No wiem, że się pomyliła, bo ty nie wyglądasz na strachliwego. Ona myśli, przekonać i dała spokój. Ona myśli, że ty strachliwy. Jakbyś był strachliwy, to przecież byś tutaj dawno nie pracował, bo byś nie dał rady. Dlatego jest jak jest. Bo tutaj jest jak jest. Jak jest, tak ma być. Tak jest dobrze. Nie narzekajmy, dobrze? Nie narzekajmy. Bo narzekanie jest, a później się denerwujesz i po co ci to wszystko? Będziesz mieć nerwicy do tego. Ale ja ci nie wszystko powiedziałem. Jeszcze oprócz żony, to tu będę koleżanki ze szkoły woził z przodu. I będę jeszcze im robił. Będziesz tu w karcie wyraźnie, bo człowiek pisze, że osób po stronę w kabinie przewodniczyła. Chyba widzę. No ale będę im czasem robił przyjemność i będę za kierownicę i wpuszczał na przerwach moje koleżanki zdjęcia im też będę robił. Będę się cieszyć po pieronie, że mają... Przyjemności to szefostwo cię rozłączy wszystkie grupy i możesz wydać się zrobić. Zrobię to tak, żeby mnie nikt nie zobaczył. Ciekawy jestem, do kieszeni sobie Po nocy to będę robił, bardzo późno w nocy. I moje koleżanki się będą cieszyć, że im tak dużo robię dobrego. Będą się po pieronie cieszyć, to wolne, wolne. Bardzo się boję. Bardzo się boisz, że mogę tego nie doczekać, co? Raczej na pewno nie doczekam. Myślę, że doczekam. Koleżanki później swoje dzieci będą do mnie przyprowadzać, żebym też im robił zdjęcia za kierownicą. Mężowie koleżanek będą nawet do mnie przychodzić, żebym im zrobił zdjęcie za kierownicą w swoim autobusie. Ty się bardzo boisz, że tak naprawdę będzie. A zobaczysz, że będzie. Znaczy nie wiem, czy zobaczę, ale obawiam się, że nie doczekasz tych czasów. No i że tobie będzie trudno to wszystko, tak jak chcę to poukładać. Ja już mam wszystko zaplanowane. Zaplanowane i zapięte na ostatni guzik. Przyszedłem na jeden kurs zlecić i przynajmniej szybciej robota dzisiaj. Dobra i tyle.
A słyszałeś, że wszystkich emerytów mają zwolnić od końca grudnia? Wilka, tego Cześka. No, wszystkich, co do jednego, bo podobno taka nowa umowa weszła. To znaczy Czesiek, ten były właściciel 602, to on jest strasznie wkurzony z tego powodu. No. O, muszę się go zapytać kiedyś, czy się przypadkiem nie pochlasta przez to. Czemu dalej nie słuchasz radia? Bo mnie denerwuje. Ale słuchałeś dzisiaj, czy ten świat się skończył już, czy jeszcze nie? Słuchałem. I co mówili, że się jeszcze nie skończył? Słuchałem tylko wyniku wyborów. I mówili, że się jeszcze nie skończył, nie, ten świat. Podobno Unia Europejska się może rozpaść przez uchodźców. No, co to za Unia, aby się przez takie byle co rozpadło? Tak, to tak, tak mówią, że się rozpadnie przez uchodźców. No to nie rozpadnie, bo Putin im to załatwi. Patynia jechał. Putin im to załatwi i on raczej dotrzymuje słowa. Co on zrobi? Myślisz, że co zrobi? Wojnę zrobi? A nasu na nich tych uchodźców, żeby się samo to rozleciało. Po co mu wojnę? On to zrobi lepiej. No w Polsce jest tego za... A co się dzieje w Niemczech? Budują mury na granicach. Boże święty, ludzie to są naprawdę głupi, że nie umieją tego w inny sposób rozwiązać, tylko mury budują na granicach. No, co zrobią? Mają jeszcze raz. Ale nie w ten sposób niech to rozwiązują.